Witajcie, z tej strony Piorun. Chciałem Wam pokazać, jakie parametry ma mój podgrzewacz do wody Kospel. To są jego parametry. Macie datę, kiedy został wypuszczony na rynek. My go kupiliśmy ogólnie, znaczy ja go kupiłem w 2020 roku. I powiem szczerze, sprawuje się super. Tam można go za pomocą aplikacji po prostu obsługiwać i tak dalej. Czujnik temperatury. I ogólnie wymieniłem ten cały moduł na nowy. Jak widać, wszystko działa dobrze. Mieliście prosty test pokazujący, że działa. No a co się uszkodziło w starym? W starym, może tu sobie będzie lepiej. W starym została uszkodzona ta płytka. Na tej płytce mamy potencjometr od temperatury. I ta płytka po prostu nie jest nigdzie już dostępna, dlatego że ten model po prostu przestali produkować. Czekaj, jeżeli dobrze ludzie pamiętam, Eko, tak, rewizja 1, rewizja pierwsza. O co chodzi? Tą płytkę główną sterującą sprawdziłem, na ile byłem w stanie pod kątem zwarć, przebić i tak dalej. Wszystko działa tu dobrze. A problemem jest potencjometr, który jest uszkodzony i przekłamuje wartości, i dlatego nawet wymiana czujnika temperatury nic nie dała. Po prostu ten potencjometr przekłamuje wartości, bo on powinien dawać impuls. Powinien dawać impuls w trybie rosnącym, a daje skokowym. Czyli jak delikatnie podkręcacie sobie, odwrócimy dla przykładu, delikatnie podkręcacie sobie temperaturę, to on powinien po prostu wykładniczo dawać odczyt rosnący cały czas, a niestety daje skokowy. Czyli najpierw macie delikatny wzrost, skok, wzrost, skok, no i jest uszkodzony po prostu. Najlepszą opcją, jaką można tu po prostu zrobić, to jest przelutowanie tego układu na nowy i tak naprawdę koniec zabawy, bo powiem Wam tak, że po co macie wyrzucać płytkę sterującą, która działa, która jest sprawna razem z czujnikiem temperatury i tak dalej, jak tak naprawdę można przelutować uszkodzony układ i w razie czego, jakby coś się stało, macie na podmianę sprawny układ sterowania jeszcze. Ja wiem, że zaraz tu się odezwą pseudo eksperci podgrzewaczy do wody, że no po to jest sklep w internetach, żeby kupić, no Allegro, masz wysyp tego kurwa szmelcu do tego podgrzewacza, co ty tutaj rozwodzisz się, że jakiś można odzyskiwać, ty gówno wiesz, gówno potrafisz, kurde pierdzielisz 3 po 3 i tak dalej. Bo wysypią się pod tym filmem ludzie, którzy nie mają pojęcia, o czym nawet mówią. Ja wolę po prostu, skoro układ jest sprawny, układ jest działający, to po co mam kupować kolejne, jak mogę naprawić stary i jeszcze stary będzie działał. A niestety, że ten kolega mojego brata nie ma za bardzo czasu, no to słuchajcie, to nie jest tak, że ja mu odłączę sterownik od termy, dam mu i on w ten sam dzień to zrobi. No nie, tak to nie działa. On zrobi to miesiąc, dwa, jak znajdzie czas. No. Dlatego wolałem wydać prawie 300 wy, kupić kompletny sterownik ze wszystkim i mieć święty spokój. Więc powiem szczerze, jak dla mnie bajlando.